Jeszcze raz! Tam gdzie to będzie, tam gdzie jest stadion. Uderz dalej! Panie Darku, no po raz pierwszy u nas w rozgrywkach. Jakie nadzieje z tym sezonem? To ciężko powiedzieć. Jesteśmy grupą takich, taka zbieranina. Chłopaki z hali, chłopacy z produkcji, z biur. Nie graliśmy nigdy wcześniej ze sobą. No jak widać, pierwszy mecz całkiem nieźle wyszedł. Gdyby miał pan kogoś wyróżnić w tym spotkaniu? Myślę, że cała drużyna zasługuje na wyróżnienie. Wszyscy dali, myślę, z siebie wszystko. No i widać po wyniku. 12-1 to naprawdę bardzo fajny wynik, jak na pierwszy mecz. Panie Darku, gdybyśmy mieli plasować drużynę Okno Plusu na koniec sezonu, to byłoby to miejsce? Oj, teraz ciężko powiedzieć, bo przeciwnik też nie był zbyt wymagający. No, fajnie by było awansować na pewno. Będziemy robić wszystko, żeby zająć jak najwyższe miejsce. Myślę, że zawodników mamy indywidualnie bardzo dobrych. Trzeba się tylko zgrać jako drużyna, bo dzisiaj było widać, że był chaos. Zupełnie każdy robił, co chciał i to nie było tego, co powinno być. Gdybyśmy mieli sobie podsumować ten mecz w dwóch zdaniach. Kompletna klapa z naszej strony oczywiście, ale to jest pierwszy mecz, więc tak naprawdę dopiero się wdrażamy. No i co? Dobry wyrywal, wymagający, dobry poziom piłki i o to chodzi. Więc my będziemy robić to dalej, żeby w końcu osiągnąć taki poziom jak oni. Czyli mamy do kogo równać. No, dokładnie. A gdybyśmy mieli sobie plasować drużynę Van Gansenwinkel na koniec sezonu, to byłoby to miejsce? Pierwsze, jak zawsze. Nie, oczywiście. Widzimy, jakie są warunki, widzimy, jakie są możliwości. No, miejsce szóste, siódme będzie nas satysfakcjonować w zupełności. Proszę mi powiedzieć, czy kogoś dzisiaj brakowało w drużynie, czy to już jest ten optymalny skład? To znaczy tak, to jest pierwszy eksperymentalny skład. Do składu podstawowego dojdziemy, myślę, po jakichś 2-3 miesiącach. Nic się jeszcze nie wyklarowało, a tak naprawdę no, dogramy skład i będzie za no, 2 miesiące, myślę, już będzie dobry poziom. Chcemy przede wszystkim przystosować się do boiska, do warunków, do sędziowania. Nie wszyscy są jeszcze zaznajomieni do końca, ale po prostu powoli do przodu i będziemy zdobywać, ogrywać kolejne punkty i przyjdzie w końcu pierwsze zwycięstwo. Jaki wynik w kolejnym meczu? Dla kogo 3 punkty? Myślę, że 3 punkty dla nas, a skończy się 1-1. Pierwszy raz w naszych rozgrywkach, to pierwszy sezon, od razu zwycięstwo i czy to jest szczęście nowicjusza, czy po prostu realizowana konsekwentnie taktyka i założenia przedmeczowe? Miejmy nadzieję, że i jedno i drugie troszeczkę, ale taktyka na pewno była taka ustalona, żeby grać spokojnie od tyłu i to nam wyszło. No i czekaliśmy na jakieś okazji do kontry, żeby strzelić bramki, też się udało. A myślę, że szczęścia trochę też przy tym mogło być. No, widzieliśmy bardzo wyróżniających się tak naprawdę zawodników, kilka ciekawych akcji i pytanie, czy drużyna AAC bazuje na kolektywie, czy to raczej właśnie indywidualności?
Staramy się grać kolektywnie i powiedziałbym, że indywidualności pomagają, ale kolektyw jednak będzie podstawą w tych rozgrywkach. No to żeby nie wybiegać tak daleko w przyszłość, to pomówmy o kolejnym meczu. Jakie przewidywania, dla kogo 3 punkty w tym spotkaniu? Będziemy się starać znowu dla nas. Widzieliśmy przeciwnika troszeczkę wcześniej, też chyba jest pierwszy raz, także też jest na razie zagadką. Zobaczymy w czwartek. Panie Łukaszu, no nie jest to już pierwszy sezon i zaczynamy od porażki. No nie jest to dobry prognostyk, ale miejmy nadzieję, że będzie już lepiej w następnym spotkaniu, tak? No też tak myśleliśmy, że będzie troszkę na początku lepiej, patrząc na naszą grę pod koniec ostatniego sezonu. Nie wyglądało to tak źle. No niestety, znów od porażki to dosyć wysokiej. Możemy się troszkę usprawiedliwiać tym, że nie mieliśmy optymalnego składu, no niemniej jednak no, mecz nie wyszedł nam najlepiej dzisiaj, no niestety, porażka. Czyli zawiodła nam taktyka, czy zawiedli poszczególni gracze? No myślę, że bardziej taktyka. Przeciwnik nas ciągał na swoją połowę, pozwolił nam wchodzić, po czym później szybko wychodził z kontratakami, no i tak w większości zdobyli właśnie bramki. Także przeciwnik taktycznie nas, można powiedzieć. No to jaki teraz pomysł na to, żeby poprawić tę taktykę w drużynie Anatomik i jaka recepta na sukces już w kolejnym spotkaniu? No zobaczymy, będziemy widzieć, jak przede wszystkim będziemy chcieli występować optymalnym składem. Mamy nadzieję, że na przyszłość będą wszyscy zawodnicy dyspozycyjni. No i wtedy może taktyka będzie dopasowana pod odpowiednich zawodników, którzy już będą i będzie to wyglądało lepiej. Zadaliśmy sobie również to pytanie Państwa przeciwnikom. Drużyna Anatomik na koniec sezonu, miejsce? Miejmy nadzieję, że nie tak jak w ubiegłym sezonie, tylko coś wyżej. Chcielibyśmy gdzieś w środku tabeli, no ale wszystko zobaczymy, czas pokaże. No Państwa grupa to aż 11 zespołów, więc tak naprawdę bardzo dużo grania, więc chyba tak naprawdę ten pierwszy mecz nie będzie wykładnią do pozostałych spotkań. Tak, dokładnie. Jest dużo punktów do zdobycia, także pierwsze punkty uciekły, na pewno nie przesądzają o tym, jak dalej będzie nasza sytuacja wyglądała. Panie Łukaszu, mecz przegrany, ale może ktoś zasługuje na to, żeby powiedzieć o nim parę dobrych i ciepłych słów w drużynie? No myślę, że bramkarz dzisiaj wybronił nam, oprócz tych 4 straconych bramek, do których nie miał szans, no to kilka piłek naprawdę wyciągnął. No nie ukrywamy, że został zauważony przez koordynatorów i być może 7 kolejki. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo zasłużył, myślę. Witam, panie Aleksandrze. Kolejny nowicjusz w rozgrywkach Biznes Ligi. No pierwszy mecz i frycowe, tak? Zdecydowanie. Dzisiaj oberwaliśmy konkretnie, natomiast myślę, że to cenne doświadczenie od notabene naszego klienta na pewno wiele nam pomoże. Pamiętam naszą rozmowę jeszcze sprzed parunastu minut, gdzie rozmawialiśmy o żelaznej taktyce firmy Kuczek Maruta w tym spotkaniu i faktycznie na początku to przynosiło rezultaty, natomiast później gdzieś to się nam załamało. Nie da się ukryć, że założenia taktyczne nie były w pełni realizowane, ale to taki ładny piłkarski bonmot. Ja myślę, że bardziej chodzi o to, że trenowaliśmy na trochę mniejszym boisku i nagle cała nasza zwarta taktyka została rozciągnięta na trochę większej powierzchni i to dało się nam odczuć. Ale generalnie uważam, że była to świetna zabawa i z optymizmem patrzymy na już najbliższą czwartkową kolejkę. Powiem tak, w piątek na spotkaniu drużyny przy okolicznościowej pizzy w związku z wygranym sparingiem obiecałem, że następną postawię, jeżeli znajdziemy się w górnej połówce tabeli. I jak na razie jestem raczej spokojny o moje wydatki, więc myślę, że póki co to się może nie zdarzyć, ale mam szczerą nadzieję, że to nam się uda osiągnąć.
A proszę mi powiedzieć, jakie nadzieje Państwo wiązali w ogóle ze startem w rozgrywkach? Jakie cele chcieli Państwo realizować w ten sposób, integrując drużynę? Znaczy, tu jest kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się to robić. Znaczy, pierwsze to jest kwestia tego, że to jest po prostu dobra zabawa, tak? Po drugie to jest kwestia tego, że bardzo lubimy grać w piłkę. Po trzecie integrujemy zespół. Po czwarte możemy się poruszać. No jest wiele powodów. Generalnie jest to po prostu fajna okazja. No nie można też zapomnieć o piątym powodzie w postaci kontaktów z albo naszymi klientami, albo naszymi potencjalnymi klientami. W końcu to Biznes Liga. Pan Szymon Goc, drużyna Aplisto. Panie Szymonie, wreszcie ruszyliśmy z tego wysokiego C, mamy zwycięstwo i chyba rozbudzone nadzieje na lepsze wyniki w tym sezonie. Znaczy, zawsze tak jest na początku sezonu, że apetyty rosną. No, w poprzednich dwóch sezonach niestety nam nie wyszło. Zawsze tam dół tabeli mieliśmy, natomiast no, teraz z drużyną właśnie wygraliśmy dość wysoko. No, wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że przeciwna drużyna była pierwszy raz, występuje w Bizneslidze i widać było troszeczkę niedoświadczenia i takiej może chaotycznej gry. Taktyki, można powiedzieć, żadnej nie było. Była w poprzednich sezonach, nie skutkowała, więc w tym sezonie odpuściliśmy i od razu widać efekty. Natomiast no, mamy czasem spotkania, gdzie omawiamy, kto na jakiej pozycji gra i tyle. Proszę powiedzieć, już jakby abstrahując zupełnie od tematu boiskowego, jak piłka nożna przekłada się na relacje w firmie, w zespole? No nie wiem, jak mam na to pytanie odpowiedzieć. No, w firmie wiadoma sprawa, że niektórzy nam kibicują, bardziej lub mniej, większe, mniejsze zainteresowanie z różnych stron ludzi. No, natomiast myślę, że bardzo pozytywnie jest odbierana. Witam, panie Marcinie. No, nie po raz pierwszy się spotykamy i przed okiem kamery i na boisku. No i dzisiejszy wynik chyba nie pomyśli, prawda? No strasznie nawet nie pomyśli z tego względu, że no... Znaczy liczyliśmy się z tym, że Impost to nie jest słaba drużyna, dlatego że mieliśmy z nimi do czynienia już we wcześniejszych rozgrywkach. Aczkolwiek wyniki były o wiele bardziej dla nas zadowalające, bo kończyło się to remisami lub tam nieznaczną przegraną. No aczkolwiek no widać dwumiesięczny postój. Trzeba nad tym pomyśleć, żeby jednak tych postojów pomiędzy galami finałowymi a rozgrywkami nie było aż tak długo. No, po prostu kondycyjnie dzisiaj troszeczkę wymykliśmy, troszeczkę zabrakło nam szczęścia, zabrakło nam tak naprawdę wykończeń, bo strzałów było dosyć dużo sytuacji do tego, żeby być może nawet zremisować, tam wygrać było możliwości. Niestety nie powiodło się, ale miejmy nadzieję, że dalsze mecze, dalsze rozgrywki przyniosą lepsze sukcesy. No panie Marcinie, w zasadzie już bym nie mógł pytać, ale trzeba i trzeba w końcu powiedzieć, jakie cele stawia sobie Miki w tym sezonie? Znaczy Miki stawia sobie cele takie jak zawsze, to znaczy chcielibyśmy jak najbardziej być gdzieś z przodu, być może pokusić się o awans. No, mam nadzieję, że już dwa sezony zaopatrzenia frycowego wystarczy tak naprawdę. Pokazaliśmy co na to nas stać, że potrafimy wygrywać nawet z najlepszymi drużynami, z liderami. Mamy poczynione troszeczkę nowe zmiany w drużynie, troszeczkę bardziej postawiliśmy na młodość, a niekoniecznie doświadczenie. No i mam nadzieję, że to przyniesie skutki w tym, że będziemy gdzieś tam w czołówce. Czyli tego sobie życzymy, żeby Miki wreszcie znalazł się na pudle, bo tak naprawdę w poprzednim sezonie niewiele brakło, a byłoby trzecie miejsce. No w poprzednim sezonie tak naprawdę brakło nam jednego meczu do przodu, który by nas podniósł jeszcze na skrzydłach do góry. No a tak no niestety nie udało się, no i tak żeśmy troszeczkę odpuścili już tą końcówkę sezonu. Była szansa na pudło jak najbardziej. No, niektórzy śmiałkowie twierdzili, że nawet gdzieś tam drugie miejsce, no ale jak zawsze to tak bywa, że się za bardzo chwali, to później się gorzko płacze.
tak naprawdę Impost, Luktrans w tym sezonie, wypadkowa dwóch bardzo dobrych zespołów. No i widać od razu te efekty, 4-0, myślę niezbyt inaczej, z wymagającym przeciwnikiem, jakim było Bayer Miki Kraków. Tak, Bayer Miki Kraków to bardzo wymagający przeciwnik. Mieliśmy okazję spotkać się z nimi dwa razy w zeszłym sezonie. Dzisiaj też mecz był wyrównany, pierwsza połowa, jedna bramka dla nas i różnie mogło być, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę mogły paść bramki. Potem zagraliśmy z kontry i podwyższyliśmy wyniki, utrzymaliśmy do końca. Jaki tak naprawdę pomysł był na strzelenie tej pierwszej bramki, która tak naprawdę można nazwać była bramką kuriozum, prawda? No tak, udało się mi otworzyć dzisiaj wynik. Rzut wolny przymierzyłem na bramkę, no niezbyt mocny strzał, ale naciski nawierzchniaka dzisiaj jest. Udało się, że piłka wpadła do środki, to się liczy. Idziemy na króla strzelców? Nie, gram w tylnej formacji, w defensywie ciężko będzie. Każda bramka cieszy, myślę, że jak 5 goli wpadnie w całym sezonie, to będzie dobrze. Dzisiaj było bardzo dobrze z przodu, ale myślę, że też kilka ciepłych słów o obronie i o takim filarze, jakim jest Paweł Furmanek chyba dzisiaj, prawda? Państwa bramkarz. Tak, nasz bramkarz dzisiaj myślę, że zasłużył na bramkarza kolejki. No, zero z tyłu, przy tylu strzałach, to co obronił naprawdę. Dzisiaj chyba man of the match naszej drużyny. Panie Marcinie, wiem, że no firma cały czas zbiera laury na polu biznesowym, więc chyba pora też, żeby i drużyna dobiła do tego szczytnego poziomu i znalazła się w wyższej klasie rozgrywkowej i zebrała wreszcie puchar. No tak, liczymy na puchar, a tak jak mówię, poczekamy jeszcze kilkanaście kolejek. Jest dużo firm, które współpracują z nami na co dzień na polu biznesowym. Zmierzymy się na boisku, zobaczymy, jakie będą rezultaty. Witam, panie Piotrze. Hotel Galaxy. No, po raz pierwszy w rozgrywkach zaczęło się dobrze, 2-0. No, a później skończyło się już 6-3. No cóż, nowy skład. Praktycznie się nie znamy. To jest nasza pierwsza przygoda z Biznes Ligą. Jakąkolwiek w ogóle ligą. Postanowiliśmy startować w tej lidze, bo jest najlepsza. No i niestety, no tak jak mówię, no nowy skład, świeży. Jeszcze mało zgrania. Treningi wychodzą nam troszkę lepiej. No, w meczach wiadomo jak jest. No, nie znamy przeciwnika. No, zobaczymy. Następny mecz czwartek. Widzieliśmy, podpatrywaliśmy Bayer Miki. No też dobrze sobie grają, więc zobaczymy. No, może coś się zmieni. To co Państwa na pewno będzie wyróżniało, to widzieliśmy bardzo ciekawą grupę kibiców. Oj tak, w czwartek będzie jeszcze więcej kibiców z tego co wiem i mam nadzieję, że co mecz będzie dość dużo osób z naszego hotelu i z biura Jordan, także myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie to fajnie wyglądać i postarają się coś lepszego jeszcze wymyślić, także będzie ciekawiej i będzie się działo. Tak, bo dobrze Pan wspomniał, że chociaż występują Państwo pod nazwą Hotel Galaxy, dokładnie, to tak naprawdę to jest zespolenie dwóch firm, prawda? Dokładnie. Biuro Podróży Jordan i Hotel Galaxy. Dokładnie. Zawsze walczymy o trzy punkty, przynajmniej staramy się walczyć i o to będziemy walczyć, żeby na pewno nie dołować. Bo nie po to tutaj przyszliśmy. Chociaż, tak jak mówię, gra grą, ale zabawa zabawą. To jest najważniejsze. Panie Piotrze, pytanie, gdybyśmy mieli sobie umiejscowić drużynę Galaxy na koniec sezonu, to byłoby to miejsce? Pierwsza trójka. Panie Piotrze, makro wreszcie zaczęło chyba ten sezon tak, jak powinno zaczynać wszystkie poprzednie. Zaczęliśmy od zwycięstwa i czy to już będzie taki marsz cały czas w górę tabeli? No mam nadzieję. Zapowiedź jest dobra. Wygląda to fajnie. Mamy wreszcie jakąś drużynę, która no, potrafi grać. Jest bramkarz przede wszystkim, czego no, brakowało nam w poprzedniej rundzie. Tak. Widać, że jest jakaś ekipa. Jest 12 osób dziś było. 11.
jedna osoba nie dotarła w ostatniej chwili, odwołała niestety przyjazd. Także myślę, że będziemy coś walczyć. No nie zapeszam, ostatnio powiedziałem, że będziemy walczyć o wyższe miejsca, a niestety nie udało się, wiadomo jak się skończyło. Myślę, że będzie dobrze. Panie Piotrku, no ale charakter drużyny tak naprawdę budują takie mecze chyba jak ten, gdzie z 2-0 już do tyłu Państwo się podnieśli i skończyło się 6-3. Tak, i od 0-2 nawet też tu rozmawialiśmy, że może się skończyć tak jak zwykle, czyli porażką, ale jednak no, udało się. Szybcy goście, młodzi, którym się chce, ambitnie walczą. Więc i solidna obrona. I solidna obrona, tak jest. Także udało się jakoś odrobić tą stratę, którą mieliśmy na początku i wygraliśmy. Myślę, że drużyna z hotelu Galaxy no jeszcze urwie kilka punktów na pewno przeciwnikom. Myślę, że to będzie na naszą korzyść, bo my już wygraliśmy z nimi i zagraliśmy. No, widzieliśmy dzisiaj parę spotkań, naprawdę bardzo ciekawych. Myślę, że ta liga będzie bardzo ciekawa i przede wszystkim wyrównana. I myślę, że Makro też tutaj jakby zaznaczy swoją obecność. Może wreszcie laury zwycięstwa. No mam nadzieję, widziałem wcześniejszy mecz Impostu z Miki. Widać, że chłopaki potrafią grać i jakaś tam klepka, jakieś przerzuty, utrzymują się przy piłce. Nie jest to taki chaos, piłka na aferę do przodu i może ktoś tam gdzieś coś dziubnie. Także myślę, że no będzie ciekawie. No z tego, co oglądałem, no to jest szansa no w pierwszej trójce się znaleźć.